Dzisiaj obejrzymy odcinek 6 oraz 7 LEGO Ninjago Powstanie Smoków w wyzwolonej prędkości, tak aby odnaleźć wszystkie sekrety. Zanim jak zaczniemy, to koniecznie subskrybujcie, tutaj macie ostatnich 10 subskrybentów. No i wbijmy tutaj jeszcze z 5 sobie w górę. Zaczynamy na zamówisku i na tej tabliczce napisane jest Danger Keep Out, czyli niebezpieczeństwo nie wchodzić. Szpony Imperium właśnie polują na smoka, jednak nasi bohaterowie przychodzą na pomoc i gdy smok atakuje z wallów, to goście po prawej odskakuje, a raptom wygląda jakby zdechł. W tej scenie po raz kolejny widać, że oczy Lloyda robią się na chwilę większe. W poprzednim filmie powiedziałem, że to chyba błąd, ale teraz myślę, że to jest zrobione specjalnie po to, aby dodać trochę więcej emocji i takie małe detale serio cieszą. Gdy ninja idą uwolnić smoka, to w tle widać, że Armin prawie się wywraca, a potem jeszcze uderza się w twarz. I widać, że Sora jest tam zażenowana, bo robi facepalma. Naszym bohaterem udaje się uratować smoka, jednak wtedy Rapton wyzwala nową broń, jaką jest fotak. I gdy masz skoczyć na ninja, to w ostatniej chwili Arina za bluzę łapie smok, odciągając go na bok. Bohaterowie mają jeszcze chwilę trudności z Wilczurem i dowiadujemy się, że to Sora go stworzyła. Mamy retrospekcję, w której trafiamy do klasy Sory i na tablicy jest coś napisane. No i postanowiłem to przetłumaczyć i szczerze, zawiodłem się. Ktoś po prostu tam wypisał całą klawiaturę. Trafiamy do pokoju Sory i tutaj ponownie mamy coś napisane, jednak są to po prostu cyfry. Przechodzimy następnie na targi nauki i to właśnie tutaj jest napisane, gdzie Sora przedstawia swojego fotaka. Jednak mamy również inne stanowiska, tutaj mamy ramię hydrauliczne, za tym wulkan, a po prawej i również z tyłu zestaw zlewek, czyli takich naczyń, które wykorzystuje się w laboratoriach. Sora za swojego fotaka otrzymuje medal i wszyscy cieszą się razem z nią, poza jedną babką, która jest tym niezadowolona. Rodzice Sory robią jej zdjęcia i wtedy przychodzi dr LaRoe, która zatrudnia ją w zaawansowanych systemach. Wracamy do teraźniejszości, gdzie nasi bohaterowie szykują się na wypad do Imperium, po to, by zniszczyć fotaka. Dr. LaRoe pokazuje Sorze laboratorium i po tym, co widziała nasza bohaterka, można powiedzieć, że zmienia całe swoje zdanie na temat Imperium. I nie zauważyłem tego za pierwszym razem, ale Sora ma gazetę z Dr. LaRoe. Na razie na tym kończy się retrospekcja, nasi bohaterowie dostają się do Imperium i po prostu wow. Już wiele razy to w tej serii powtarzałem, ale jakość, grafika, to oświetlenie, no po prostu wygląda genialnie. Naprawdę, ogromnie podziwiam, jak ten serial teraz wygląda. Sora wytwarza naszym bohaterom przepustki i na moment je widzimy. I tutaj napisane jest Sora i także dowiadujemy się, jak ma ona na nazwisko i nasza bohaterka ma na nazwisko Surname. Czyli Sora ma nazwisko... nazwisko. No nieźle. I jak jeszcze spojrzymy na przepustki Arina oraz Lloyda, to ich imiona też się zgadzają. Tutaj napisane jest Tile, czyli płytka, a Arin nazwał się Dr. Abażur Płytka, a u Lloyda kończy się to na Nymagar, czyli też się zgadza. Nasi bohaterowie wdają się w niemałe kłopoty, dowiadują się jeszcze, że Sora uciekła z Imperium i na końcu odcinka Sora dostaje się do laboratorium i natrafia na Dr. LaRoe. Odcinek 7 zaczyna się od propagandy i te wyskakujące napisy zgadzają się z określeniami, jakich używa Rapton. I szczerze powiem wam, że cały wygląd Imperium jest strasznie nudny. Jest bardzo powtarzalny, w całym mieście brakuje życia i zawiodłem się, bo naprawdę nie udało mi się znaleźć żadnych sekretów, które tam by gdzieś były w tle. Ale w sumie to pasuje to do takiego totalitarnego państwa, więc wygląd mimo wszystko na plus, bo oddaje to klimat. Ale wracamy do naszych bohaterów. Arinowi udaje się jakoś uciec i natrafia na takich gagatków, którzy są bardzo lojalni Imperium. Arin pokazuje im parę trików i proponuje mu dołączenie do ich ekipy. Wracamy do Lloyda i poznajemy nową bohaterkę, Wildfire, która jest dość agresywna wobec zielonego ninja, jednak później się do niego przekonuje. Wracamy do Sory, którą zmuszają do włączenia futaka, jednak ta robi podstęp i udaje się uciec wraz ze smokiem. Na chwilę wracamy do Królestwa Chmur, gdzie Nia znajduje mapę, jednak no, tu nie o tym. I szczerze wam powiem, że ten lekko poruszający się płomień na świeczce bardzo cieszy. W międzyczasie Lloyd oraz Wildfire uciekają i... ahła! To musiało boleć. No chyba, że to nie chłop, no to trudno. Uwalniają oni smoka, który jak się okazuje wychowywał Wildfire. Sora oraz Sora natrafiają na Raptona oraz ich sługów, którzy zachowują się tak szpanersko. Sora grozi Raptonowi, że użyje swojej mocy i widać, że goście w tle są tym dość przerażeni. Jednak na groźbach by się skończyło, bo Sorze to zbyt dobrze nie wyszło i zostają złapani. Trafiają z powrotem do laboratorium, gdzie ponownie zmuszają Sorę do uruchomienia fotaka. W tym czasie Lloyd oraz Wildfire uwalniają resztę smoków i jeden z nich to smok Żeja z tego zestawu. I w sumie ciekawe jest to, że gdy Wildfire używa swojej mocy, to jej ręce są niebieskie, a nie na przykład czerwone. No i odcinek kończy się na tym, że gagatki odkrywają raju, a Sora uruchamia fotaka. I mimo, że detali nie było tyle, co się spodziewałem, to przez to, że odwiedziliśmy po raz pierwszy Imperium, to kilka fajnych rzeczy dało się wyłapać. A jeżeli jeszcze nie widzieliście, to polecam nadrobić sekrety z poprzednich odcinków.